nabrukujemy ze Seldenem sekretne prace. A ja widzę dzisiaj oczywiście, on te wszystkie prace sekretne pokaże. Widzę pierwszą pracą, którą wyrobię, jest praca górnika i zobaczcie na to. Zostały tutaj dane jakieś sekretne wejście, gdzie można kopać po prostu w kopalni, jak prawdziwy górnik. Dlatego widzę, praca górnika jest serio mega ważna, a ja w tym momencie uwaga z tym kilof. Jeśli chcę ukończyć widzę tą pracę, aby lukać następną, to musimy widzę wykopać około 1000 dolarków. Tylko widzę, zobaczcie na to, tu poświetlenie się bloki, które można wykopać, ale niestety nic tutaj nie można wyjść. Za to nie chcę po prostu dolarków, bo dostaję pieniądze za jakieś rudy albo coś takiego. A niestety widzę, nie za zwykłą ziemię. Ale zaraz zobaczcie na to i faktycznie to jest serio pierwsza ruda i druga na co jest, dlatego let's go odkopię trochę. I uwaga, widzę, wykopmy pierwszą rudę, pyk, i co jest, 10 dolarków dostałem, co uwaga, teraz uwaga na same ruda i kolejny 10 dolarków, co jest, i może tego gdzieś więcej jest. O nie, let's go, dobra, widzę, to chyba pierwsza ruda, którą znaleźliśmy, ale zawsze już mamy coś. Tylko widzę, w kopalni jest mega ciemno, dlatego uwaga, let's go, widzę, zobaczcie na to, ta praca również ma dodane coś takiego, czyli po prostu widzę, możemy sobie oświetlać po prostu sprzęt, który jest tam potrzebny do pracy górnika. Hej, let's go, widzę, teraz możemy kopać dole i let's go, i co uwaga, mamy, widzę, już zebrane 20 dolarków, ale to nie jest. Widzę, jest dalej zbyt mały, aż do 1000. Let's go, więc fakt, muszę kopać dalej. Zaraz, co jest? Let's go, widzę, zobaczcie na to, jest zarazem diamant. Czyli widzę, diamant musi być warty 1000 dolarów na drugim. Co fakt, let's go, zbieram pierwszy pyk. I widzę, zobaczcie na to, do mojej kwoty doszło 5 dolarów. Czyli jeżeli zbieram drugi, let's go, to tak mamy 1000. Co fakt, czas blokować następną pracę. I let's go, widzę, zobaczcie na to, odblokowałem się następną pracę. I widzę, tym razem jest to praca maszynisty. I patrzcie na to, jaki on pociąg własny. I przez całą długość blokuję sobie położone tory i stacje, gdzie mam się zatrzymać. Okej, dlatego let's go, widzę, z serii mega pizzy, więc fakt, wsiądę teraz, ile tu się opcji pojawiło dziwne. Ale widzę, to co jest najlepsze, ten pociąg serio działa, co prawda trochę się tak kołysze na boki, ale najważniejsze widzę, że działa, dlatego let's go, patrzcie, są pierwsi klienci, którzy chcą się tym pociągiem przejechać, dlatego let's go, stanę tutaj, i muszę widzę, w tym momencie otworzyć lewe drzwi, proszę wsiadać, dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to, skoro oni wsiedli, to teraz zamykam, i możemy jechać, widzę, do następnej stacji na Brookhaven, tylko widzę, ogólnie praca maszynisty polega również na sprawdzaniu biletów, bo też możemy to robić, dlatego let's go, patrzcie, trzymam się chwilę przed następną stacją, czyli tutaj na przykład, i widzę, wejdę szybko do środka, dlatego dzień dobry, z tej strony pan maszynista. A proszę wyciągnąć bileciki do kontroli. Jasne, proszę bardzo, oto bilecik. Okej, dlatego let's go, widzę, dara, ten pan może jechać, bo ma bilet. Dlatego let's go, uwaga, teraz ta następna osoba. No przepraszam, myślałem, że za darmo, osobno nie mam niestety. O, widzę, ta pani nie ma, wiecie co oznacza? Że niestety musi pani opuścić ten pociąg. Wyleciała! Okej, dlatego let's go, dara, widzę, skoro sprawdziliśmy wszystkie bilety, to teraz uwaga, mogę wrócić, pyk, zamknąć te prawe drzwi i dojść, widzę, naszego pasażera, który ma bilet na sam koniec. I widzę, w ten sposób blokuje następną sekretną pracę. Widzę, te sekretne prace są serio mega epickie. Dlatego, dara, let's go, widzę, podjeżdżam tutaj, pyk, i teraz widzę, aby dojechać do końca tym pociągiem, otwieram lewe drzwi i nasz pasażer właśnie dojechał do końca, dlatego let's go, widzę, blokuje następną pracę. I let's go, widzę, zobaczcie na to, kolejną sekretną pracą, którą teraz blokuję, widzę, sprzedaż samochodu premium. Widzę, to jest nasz salon premium, tylko jak widzicie, niestety, widzę, jest pusty. Dlatego specjalnie tutaj przygotowałem lawetę i widzę, musimy chcieć kupić jakąś furkę, która będzie po prostu mogła, wiecie, którą po prostu sprzedamy w tym salonie. A widzę, tak się składa, że let's go, zobaczcie, tutaj ktoś mi daje furki i widzę, my mamy salon premium, więc musimy wziąć najwyższą rankę, samo takie tylko łącznie jest. A więc uwaga, let's go, widzę, sprawdźmy, o nie, to jest od 5 ranki, no on wygląda mega fajnie, ale on niestety nie jest premium, dlatego let's go, widzę, to jest kolejny za jeden, to jeszcze gorzej. Zaraz, co to widzę jest? Widzę, to jest chyba budżet rangi 30, oh my god, dlatego let's go, widzę, to na 100% bierzemy, chyba coś lepszego, dlatego let's go, to 10 ranga i tu jest lambo w ogóle nie 20 rangi. Dlatego let's go, widzę, wszystkie są tak, że mega podobają, ale czy to Bugatti jest najlepszej rangi, a my już mamy salon premium, to oczywiście bierzemy. Dlatego let's go, proszę pana, to jestem pana pieniążki, proszę bardzo. O, ja widzę, wsiadł do tej furki już. I musimy teraz, ja widzę, po prostu zawieźć do naszego salonu. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to, wcześniej przed sekundą przygotowałem już, widzę, taką specjalną rampę, dzięki której dostarczymy ten samochód do naszego salonu. Dlatego widzę, trzeba tutaj wjechać, pyk. Tylko widzę, ta rampa jest serio mega stroma, dlatego ta praca jest również mega odpowiedzialna i mega ciężka. Dlatego let's go, zostawmy to na chwilę na dole, tutaj, pyk. Ja pójdę, widzę, tutaj do góry, kliknąć ten tajny przycisk, który jest tutaj, pyk, aby ta brama się otworzyła. Dlatego let's go, widzę, tym razem wszystko poprawione, już wszystko jest otwarte, dlatego let's go, teraz trzeba tylko wjechać tędy, pyk, jestem już prawie. Teraz uwaga, tylko widzę, wystarczy tutaj wycofać pięknie i wjechać tym sobie, widzę, tutaj na ten podest. I widzę, teraz muszę, uwaga, szybko tam tą bramę i czekać na jakiegoś pierwszego klienta, który będzie chciał to kupić. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to, przed pierwszy klient, sobie klientka i let's go, co jest, jestem pieniążki już. Dzień, proszę pana, jestem ogólnie bardzo samą influencerką, dlatego od razu będę w ciemno, proszę tu pana pieniążki. Let's go, dlatego widzę, sprzedaliśmy tą furkę, czyli też czas na blokowanie kolejnej pracy. I let's go, widzę, zobaczcie, jak tak wyglądam. Widzę, jestem lekarzem, ale takim lekarzem, widzę, który przeprowadza operację, że jestem po prostu chirurgiem. Bo widzę, praca zwykłego lekarza jest na Brookhaven, ale praca chirurga to właśnie sekretna praca. Dlatego let's go, widzę, tutaj podobno jest nasz bacon hairek na operację. Dlatego uwaga, let's go, widzę, zacznijmy od tego, że ma tutaj coś złamanego w serduszku, pyk. Dlatego uwaga, spróbuję mu to otworzyć. I let's go, widzę, zobacz na to, faktycznie ma złamane tutaj serce. Dlatego let's go, widzę, teraz podczepiłem jako chirurg, uwaga, to serduszko, te jakby rączki czy tego czegoś. I let's go, widzę, tamte wyrzucimy i teraz zabraliśmy te dobre. I let's go, widzę, wkładamy teraz w miejsce tego po prostu tego, co było wcześniej. Dlatego let's go, uwaga, i
Okej, let's go, więc zobaczcie na to, skoro już jedna część zabiegu za nami. To teraz trzeba przejść do tego czegoś. Ufu, zobaczcie, co to jest. Widzę, ten bajgonek wysył szkło i przez to widzę, to ma jakieś obślizgłe coś. Dobra, let's go, widzę, to jest serio mega chyt. Dlatego uwaga, tu mam strzykawkę, z której jest woda. Dlatego pyk, uwaga, musimy trochę dać pyk. I zobaczcie na to, jeden bajgonek został się usunięty. Dlatego teraz uwaga, że drugi raz trzeba wbić pyk. I let's go, widzę, ta glizda też została usunięta. Dlatego teraz uwaga, już jeszcze tylko tego czegoś pyk. Tutaj trochę jak spróbuję to wziąć. I widzę, to szkło również zostaje usuwane teraz. I let's go, widzę, jestem najlepszym operatorem w na świecie. I uwaga, widzę, aby blokować na stronę pracy, to bajgonkowi trzeba tylko napalić rączki. Dlatego jak sprawdźmy, co tu się stało. Nie widzę, zobaczcie na to. On ma, widzę, całą kość, on ma, patrzcie na to, jest prawdziwa kość, bo przygotowałem. On ma, widzę, tutaj całą ją połamaną. I let's go, widzę, zobaczcie na to, ta stara złamana kość jest usunięta. Dlatego teraz tylko, widzę, podejdę, spróbuję wziąć tą naprawioną kość i spróbuję po prostu dać jakby tej rączki, aby mu kruszyć ręką normalny bajkonek. Dlatego uwaga, let's go, widzę, tutaj dajemy tą kostkę, pyk, i teraz trzeba wsadzić tutaj do tej rany jakby. I let's go, widzę, zobaczcie na to, bajkonek został w tym poskładany i cały naprawiony. U, panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Teraz mam wszystkie nogi i ręce sprawne. Jest pan najlepszy na świecie. Tak, dlatego widzę, teraz na 100% jest naprawdę. Uwaga, ty sobie odlukuj na sobie uwagę, widzę postać i pracy, dlatego i... I let's go, widzę, zobaczcie, to będę z tą pracą sekretu na brukęty z nurek, bo zobaczcie na to, cały brukęt jest pod wodą. Ponieważ została przebita, widzę, rura, która doprowadza jakby wodę do całego Brookhaven. I patrzcie na to, widzę, to jest wyciek. Dlatego widzę, jako nurek muszę tam zanurkować i szybko dać tą rurę i w ten sposób, widzę, wtedy powinno jakby opaść. I miejmy, widzę, aby to się dało. Dlatego let's go, widzę, muszę wziąć wdech i wydech. Let's go, hopla, skaczemy tutaj, ale zobaczcie na to. Jak to jest, widzę, w ogóle satysfakcjonujące zobaczyć Brookhaven pod wodą. Jak to jest pińskie, może nawet do galerii wpłynąć. Ale dobra, let's go, widzę, nie możemy, bo tutaj cały czas wody przybywa. Przecież zaraz nie wiem, co Brookhaven zaleje, coś jakiego jeszcze będzie dało się uratować. No to dobra, let's go, widzę, jestem tutaj, pyk, podlecę tu i spróbuję jakoś włożyć tą rurę. Let's go, tutaj może. I upy, let's go, widzę, zobaczcie, a rura teraz zrobiona. I zobaczcie na to, dzięki nam teraz ta woda spływa z całego Brookhaven. Dlatego, widzę, zobaczcie na to, pozytywnie zakończyliśmy uratowanie Brookhaven i tym sobie, widzę, pracę na Brookhaven. Dlatego let's go, widzę, teraz czas na sekretną pracę i... I boom, let's go, widzę, zobaczcie na to, kolejną pracę, której nie ma na Brookhaven, nie jest sekretna, widzę, jest praca króla. Dlatego let's go, widzę, jako król, aby dostać na stronę i blokować kolejną sekretną pracę, muszę sprawdzić, widzę, który z nich może iść duchów, a który jest niewinny. A widzę, to oczywiście mogę zrobić dzięki mojemu super narzędziu, które jest tutaj, które, widzę, potrafi czytać w myślach. Dlatego let's go, widzę, sprawdźmy, co pierwsza osoba zrobiła i czy możemy uwolnić, czy może musimy wsadzić ją do lochów. Dlatego uwaga i... Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, jestem teraz w głowie tego pana i patrzcie, to jest ten pan, który nie jestem przeskrzywany swoją furką, ale widzę, chyba się furka popsuła i... O, no, ktoś się go przywalił. Typy, nauczy się iść tym swoim złomem, przecież ja miałam czerwone. Ej, nie, zaraz, let's go, czemu na funkcję bije tego pana, ten pan jest niewinny, przy on na zielonym. Ej, nie, zaraz, co? Widzę, to przecież w niego uderzył samochód, dlatego nie wiem, co tutaj w ogóle robi. Dlatego jak najbardziej, widzę, on jest wolny i może stąd iść, dlatego lecę zaraz, teraz na drugą osobę, pyk, muszę teraz ją obkrążyć i szczytać, widzę, ich myśli, dlatego uwaga i... Okej, dlatego let's go, widzę, zobaczcie, to jest teraz w głowie tego pana i widzę, czy on na motorze do kogoś strzela, patrzcie na to. Tutaj, widzę, jedzie jakaś dziewczyna, ukradła furkę, ha, gangową, bo ten pan jest w gangu czerwony. To po prostu ta dziewczyna ukradła furkę, ale widzę, to nie jest powód do strzelania. Okej, dobra, let's go, widzę, zobaczcie, co się stało, teraz ta pani wysiadła, on teraz się, widzę, wkurzył i wysalił tu całą lawetę. Ej, zaraz, widzę, co to ma być? Widzowie, on strzelał do nich, kto mu ukradł samochód, widzę, co prawda, ktoś zrobił też, bo mu ukradł furkę, ale widzę, on później chciał go wysadzić. Oh my god, nie, widzę, to na sprawę nie robimy, on widzę, porzucił do lochu, bo tam są lochy. Dlatego let's go, widzę, stało ostatnią osobą, jak on sprawdzi, to mamy upgrade na tą sekretną pracę. Ale uwaga, widzę, sprawdźmy, jaka to osoba była i... Okej, let's go, widzę, zobaczcie, a to jest w głowie teraz tej pani, widzę, patrz na ten brukę, jak się ulewa i wszystko jest zalane, widzę, patrz, tu jakiś piesek bezdomny i widzę, po prostu ta pani wzięła teraz tego pieska, bo jakby uratować, więc aby nie mógł i go, widzę, zabrała do domu, let's go, widzę, tak trzeba robić. Okej, let's go, widzę, ją jak najbardziej musimy zostawić. A widzę, net, za to jeszcze pieniążki dam, widzę, pomaganie jest serio mega dobre i zwierzątkom i ludziom, jak i wszystkim, dlatego, widzę, możecie to pomagajcie każdemu, ale widzę, oceniliśmy wszystkie osoby, dlatego let's go, widzę, to jest teraz czas na następną sekretną pracę i boom, let's go, widzę, zobaczcie na to, nie czy to widzicie, ale widzę, kolejny zawód, kolejną pracę, który nie było, widzę, to jest uwaga, piłkarz, zobaczcie na to. Dlatego let's go, widzę, uwaga, musisz teraz na mecze, który przyznaje sobie Brookhaven. Dlatego start. Okej, dlatego uwaga, był gwizdek, dlatego uwaga, muszę go, widzę, zrobić, co jest, nie, widzę, ten klub jest zbyt silny, z którym gram teraz, dlatego uwaga, pyk, muszę obronić to, boom. Teraz uwaga, obronię, dlatego teraz kopię w tamtą stronę, pyk, let's go, widzę, jadę, patrzcie, on jest z tyłu za nami. Dlatego uwaga, teraz widzę, mega kopnięcie, pyk, kilka razy i let's go, widzę, pierwszy strzał na bramkę i let's go, widzę, zobaczcie na to, udało się. Ha, to jeszcze nie koniec, a masz. Nie, zaraz, let's go, widzę, nie zagaduj teraz piłką, w moją bramkę poleciała. Nie, dlatego let's go, widzę, teraz jeden
jeden. Latę uwagę, widzę, że zostałeś runda, pyk, kopię piłeczkę w tamtą stronę i let's go, ale go widzę, pięknie okiwałem. No, widzę, zbyt dobra, Marty, nie ma sensu. No widzę, zaraz co to ma być? Ej, karny. Ej, nie, jednak źle zrobiłeś, faktycznie, rzut karny dla niego. Latę uwaga, widzę, to jest ten moment, widzę, kiedy gramy wszystko, jak strzelę, to wygrywamy. Latę uwaga, widzę, zgwizdek, więc mogę być, i teraz uwaga, spod kredki, pyk, cyk, i let's go, widzę, patrzcie na to, bramkarz tylko się popatrzył. Let's go, dziękuję ci bardzo, Simonie Lewandowski. Dzięki tobie nasze Brooklyn wygrało mistrzostwa w piłce, jesteś najlepszy. O, widzę, ta praca też mi się bardzo podobała, ale uwaga, dzięki temu, że wygraliśmy turniej w piłce nożnej, na Brooklyn to też czas na odblokowanie następnej pracy, czyli... I let's go, widzę, zobaczcie na to, po piłkarzu, teraz przyszedł czas na drwala. Bo w sumie widzę, jak widzicie, na całym Brooklyn jest strasznie dużo drzew. A widzę, żeby oczywiście być dobrym drwalem, trzeba posiadać, uwaga, coś takiego, widzę, jak siekierka i uwaga, to jest pierwszy drzewo, kto spróbuje ściąć, widzę, uwaga, sprawdźmy, czy w ogóle się nie da, tylko let's go, o masz. Oj, boom, widzę, zobaczcie na to, przewróciło się. A więc uwaga, widzę, być silnym drwalem, trzeba być serio silny, dlatego let's go, to było takie pierwsze malutkie drzewo, więc teraz spróbuję podejść do tego większego, no widzę, już potrzeba trochę więcej siły na niego. Ale skoro tam się ty tamto, no to ty też chyba musi udać się, dlatego let's go, uwaga, teraz podejdę do tego, masz kolejne drzewo. I uwaga, widzę, bum, kolejne drzewo poszło. Dlatego widzę, praca drwale też jest serio mega ważna, ale naprawdę jest mega silna, tak szczerze. A przed nami, widzę, zostało jeszcze jedno największe drzewo na całym Brookhaven. Zobacz na to, przecież to jest jakby policji dwa jeszcze i razy dwa, albo coś takiego. Ale teraz go, widzę, prawdziwie drwale się nikt nie poddaje, dlatego pora spróbować się na to. A to uwaga, tylko podchodzę tu i bum, tylko bum. I widzę, zobacz na to, jedno drzewo się rozwaliło, pyk. I uwaga, widzę, teraz druga część tego drzewa leci, bum, i let's go, udało się. Dlatego widzę, jako drwale śledzimy teraz trzy drzewka. A to widzę, oczywiście oznacza, że skończyliśmy kolejną pracę. I let's go, teraz trzeba czas do następnej, pyk. I. Okej, let's go, widzę, zobaczcie, to moją następną pracę, to będzie odblokowanie z pracy snajperu. I zobaczcie, taką snajperkę picką. To policja do snajpera potrzebuje pomocy. Gonimy kierowcę, którego nie da za nic się złapać, prosi o pomoc ze strzeleniu mu samochodu. Ej, let's go, widzę, faktycznie, zobaczcie, to i tam są. Latę uwaga, przymierzy teraz tego gościa ze snajperki. Niu, i puu, let's go, przywaliłem mu. I zobaczcie na to. Traci widzę kółko, przez co nie może teraz uciekać i ucieka z buta. O mój god, let's go, policjanci, złapcie go. O nie, let's go, widzę, zobaczcie, to się teraz obrócił strzelę do policjantów. O mój god, o mój god, dla Teodora, let's go, widzę, aby nic tego mu się nie stało. Policjantom, to uwaga, muszę szybko przeładować snajperkę. A więc uwaga, widzę, przycelę w niego i puu, let's go, dostał, widzę, ale pięknie. Ha, na tej let's go, snajper, że uratowałeś nam życie, a ty idziesz, że jesteś aresztowany już z więzienia na wieki. O mój god, dobra, let's go, widzę, to praca była serio mega piska i serio mega stresująca. Bo jak mu się spóźnił, to mógłby coś złego się stać tym policjantem. Ale uwaga, let's go, teraz zacznę pracę i. Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, kolejną sekretną pracę, widzę, praca prezydenta, naprawdę, widzę, nie ma tych prac do wyboru, to jest kolejna sekretna praca, którą możemy zrobić. I widzę, zobaczcie na to, z mojego pałacu prezydenckiego mam widok na całych ludzi, na całym miastu, którzy chodzą na tej let's go, widzę, jako prezydent, to nie był jeden śmieszny przekaz. Ale w sumie widzę, bardziej przepis, i od dzisiaj każdy musi chodzić tyłem. Co to za jakiś głupi prezydent, co on wymyśla, że mam chodzić tyłem? Nie będę chodził tyłem, co to ma być? Oh my god, widzę, dobra. Ale także tak nie robi prawdziwy prezydent, tylko prawdziwy prezydent pomaga. Dlatego uwaga, na ten przepis jaki dam, to jest uwaga, aby zbudować, widzę, mega nowoczesne wieżowce i... Let's go, widzę, chyba to powinno się spodobać mieszkanie do Brooklyn na 100%. Dlatego widzę, dajcie znać, która praca według was była najciekawsza i najlepsza, chociaż wszystkie prace na pewno tak są fajne. Ja dziękuję bardzo za twoje końce, mam nadzieję, że to po prostu dzieje się, dlatego będzie to Darka.